Witam serdecznie w kolejnym dniu naszych wielkopostnych zmagań. Dzisiaj podejmiemy temat zniechęcenia, rozczarowania. Odwołujemy się zatem do 16 rozdziału Księgi Wyjścia, kiedy to Izraelici dotarli na pustynię Sin. W czasie wędrówki, po tak długim okresie pobytu na pustyni, zaczęli szemrać. Brakowało im wody, pożywienia. W związku z tym zwracają się do Mojżesza z błaganiem. I z taką też nostalgią, przecież w ziemi, z której wyszliśmy, mieliśmy wszystko, pożywienie, a tutaj, na tym pustkowiu, przychodzi nam zmagać się z wrogą nam rzeczywistością. Czy nie jest tak w naszym życiu? Wjechaliśmy z ojczystego kraju, z miejsca, w którym czuliśmy się bezpieczni, otoczeni rodziną, tą samą kulturą, z której wyrośliśmy, mający zabezpieczenie materialne. Aż tu nagle w ziemi naszych marzeń przyszło nam się zmierzyć z brutalną rzeczywistością. Nasze marzenia przerosły rzeczywistość. Zaczęliśmy się zniechęcać. Nasze serce ogarnęło rozczarowanie. Niektórzy mogli popaść w depresję, w zniechęcenie, w lęk i strach przed oczekującą ich rzeczywistością. Gdzie jest Pan Bóg? Pytaliśmy się. Moi kochani, warto... Nazwać w naszym życiu te przestrzenie, które zostało zainfekowane rozczarowaniem, zniechęceniem, i nie uciekać myślą do rzeczywistości, z której wyrośliśmy, ale zwrócić się do Boga, który towarzyszy na pustyni naszego życia wszelkim naszym zmaganiom. Chciałbym odwołać się do 24 rozdziału z Ewangelii Świętego Łukasza. Kiedy to dwaj uczniowie, już w Dzień Zmartwychwstania, Kleofas i imienia drugiego ucznia, ewangelista nie podaje, idą do Emaus i w trakcie drogi rozmawiają między sobą, wspominając wydarzenia ostatnich dni, a więc dramat Jezusowej śmierci. I mówią, a myśmy się spodziewali. W tej drodze dołącza się do nich nieznajomy, i on zaczyna im tłumaczyć poprzez pisma to, co się wydarzyło. Apostołowie są tak zajęci swoim, a myśmy się spodziewali, swoim rozczarowaniem i zawiedzeniem swoich nadziei, że nie są w stanie rozpoznać kroczącego przy nich Jezusa i tłumaczącego im pisma i w kontekście pism ich życia. Dopiero kiedy dochodzą do kresu swojej podróży, następuje łamanie chleba i apostołowie rozpoznają Jezusa, wówczas on znika z ich oczu. Moi kochani, naszej drodze i naszym zmaganiom, wędrówce przez pustynię naszego życia, towarzyszy nam nasz Pan. Jednak jesteśmy tak często zamknięci w naszym rozczarowaniu, w więzieniu naszych obaw, trudności i strachu, że nie jesteśmy w stanie dostrzec kroczącego przy nas Jezusa. A zatem mam, dla ciebie, mam do Ciebie prośbę. Otóż wieczorem, kiedy będziesz kończył dzień przed Panem, opowiedz Mu o swoim rozczarowaniu zaproś Go do tej przestrzeni życia, w której już utraciłeś nadzieję i poproś Go o Jego szczególne prowadzenie. Według wskazówki otwórz Słowo Boże, uczestnicz w Eucharystii, tam rozpoznasz kroczącego przy Tobie Pana. Niech więc Jego światło dotknie Twoje serce, nie bądź zniechęcony, ofiaruj Mu wszystko, a zobaczysz, że On kroczy i jest wierny swojej obietnicy. Kroczy Zawsze przy Tobie, tak jak towarzyszył Izraelitom, tak również i towarzyszy Tobie na pustyni Twojego życia. Uwierz w to.